2 kwietnia, czyli Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. O godzinie 9:30 na starcie zebrało się prawie 30 mróweczek z mojej grupy wraz z rodzicami i ze swoim rodzeństwem i za chwilę zaczynamy bieg. Bieg to około 50-60 metrów. Tak jak na prawdziwym biegu, każdy dostał numer startowy. Za chwilę będzie rozgrzewka i zaczynamy naszą imprezę. Cały bieg będzie zaopatrzony przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz przez TADMET i SADMET. Po zakończonym biegu na mecie wraz z panią dyrektor i z naszymi koleżankami z pracy każdy przedszkolak dostanie medal i na ślusarni odbędą się gry i zabawy, spotkanie ze strażnikiem miejskim, z ratownikiem medycznym, ze strażakiem. Będzie kiełbaska, ognisko i ciasto. Mam nadzieję, że mile spędzimy ten czas. Mogę śmiało powiedzieć, że my jako przedszkole Krasnoludek bardzo wiele akcji mamy takich charytatywnych i wspomagających słabsze osoby. Na przykład od kilkunastu lat wspomagamy miejskie schronisko. Była także akcja dla Natanka z Bornego Sulinowa. Na przykład jeszcze akcja dla dziewczynki, która jest chora na SMA. Więc za chwileczkę zaczynamy rozgrzewkę. Państwa także zapraszamy do tej rozgrzewki, a do Państwa mam jedną ważną rzecz do przekazania. 2 kwietnia, Światowy Dzień Autyzmu. Pomagamy, wspomagamy i traktujemy tych ludzi tak samo jak innych. Ubierzmy się dziś na niebiesko, zaświećmy tą niebieską żaróweczkę i życzę miłego dnia i wszyscy trzymajcie kciuki za nasze mróweczki, abyśmy dotarli cali i zdrowi do mety.